Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Remastered na moim kanale. Odcinek 49, mamy już za sobą znaczną część gry, powiedziałbym nawet, że większość. I dzisiaj ruszamy do ruin Nowego Londo. Zamierzamy sobie zbadać wszystkie zakamarki tego miejsca. Pomimo iż nie będziemy w stanie zawalczyć z bossem tego obszaru, to mam nadzieję zdobyć tam jeden zwłaszcza mnie interesujący przedmiot, a będzie to super wielki, ogromnisty żar, który oddamy kowalowi Andrzejowi i ten żar pozwoli nam zwiększyć naszą tarczę Baldera do poziomu plus 15, a kto wie, może i nasz łuk do poziomu plus 15. Zobaczmy sobie jeszcze na szybko. Mamy 3 grudki tytanitu, to nie jest zbyt wiele, no ale też w tym miejscu zdaje się kilka takich grudek znajdziemy, to po pierwsze, a po drugie będzie przeciwnik, z którego takie grudki będzie można pozyskiwać. I po trzecie, niedługo po Anor Londo, a właściwie znaczy nie Anor Londo, tylko po Nowym Londo, wkrótce po nim pójdziemy do miejsca, gdzie tych grudek jeszcze więcej będziemy mogli zdobyć, więc mam nadzieję, że obędziemy się bez potrzeby farmy, a jeżeli nie, no to wtedy ja sobie tą farmę już wykonam poza nagraniem na tak zwanym offscreenie. Okej, jedna rzecz, którą zrobiłem, a której wam nie pokazałem, ponieważ zrobiłem to właśnie na tak zwanym offscreenie, to... Byłem u Oswalda z Karimu i kupiłem sobie pierścień krwawego ukąszenia. W sumie, a właśnie. Czy tutaj się... Nie, tutaj się niestety nie wyświetla. Obrażenia, w sensie odporność na krwawienie. No to ten pierścień właśnie, popatrzcie, jak bardzo nam zwiększa odporność na krwawienie. Dzięki temu mam nadzieję, że naszą super ekstra nową fancy kosą, która no, nie musi być koniecznie najlepsza akurat na to miejsce, zwłaszcza, że jest ono pełne wąskich przejść, to mam nadzieję się nią tutaj dobrze pobawić. W tym miejscu, jak już pod koniec poprzedniego odcinka zwróciłem uwagę, będzie nowy przeciwnik, będzie to przeciwnik duch. Z przeciwnikiem duchem nie można walczyć, znaczy walczyć można, nie można mu zadać obrażeń, o ile nie jest się pod wpływem klątwy. Wobec tego musimy się w stan takiej klątwy wprowadzić. A właśnie, zobaczcie, co się stanie, gdybym chciał zaatakować ducha. Duch może mnie zaatakować, przechodzi przez tarczę, natomiast ja duchu nie mogę zrobić nic. Kiedy użyję chwilowej klątwy... No, trzeba uważać, ten duch to jest... Ten atak to jest taki przytulasek od ducha. Myślę, że duchy raczej w tym momencie nie... Nie będą nam robiły nie wiadomo jakichś przewielkich obrażeń, ponieważ już jesteśmy bardzo silni. A ten obszar gry, w którym teraz się znajdujemy, jest przygotowany, żeby się w nim znaleźć tak... No dobra, zobaczmy. Mamy teraz 78 poziom. No myślę, że tak koło 40 poziomu tu się można pojawić. Tak z czystym sumieniem koło 40 poziomu. Prawdopodobnie można też wcześniej, ale no dobrze by było właśnie gdzieś tak. Więc będzie tutaj dla nas dosyć łatwa przeprawa i największym zagrożeniem prawdopodobnie będzie dla nas tutaj woda głęboka. Albo ganki ze wszystkich stron. Tutaj jest przejście do tamtego przedmiotu, który jest przedmiotem bardzo cennym i po który to przedmiot właściwie na samym początku gry, bo widzicie jak on jest blisko, można wykonać tak zwany suicide run. O właśnie, tutaj będzie pułapka, więc my sobie tę pułapkę striggerujemy i sobie cofniemy. Można tu po prostu pobiec na pierwszym poziomie, czy tam zerowym, czy jaki się dostaje na początku i sobie ten przedmiot zgarnąć i sobie zginąć, nie tracąc oczywiście żadnych dusz, no ponieważ na początku żadnych dusz i tak nie mamy. No a ten przedmiot jest na tyle cenny, proszę Państwa, dusza strażnika ognia. Można już na samym początku, na wejście, mieć buteleczkę Estusa plus 1. Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne na początku gry, tym bardziej, że ta buteleczka Estusa, mając tak mało punktów życia, jak się ma zazwyczaj na początku, to i tak przywraca wszystkie punkty życia. A poza tym drugi taki fragment duszy jest już w parafii umarłych. No ale jeżeli ktoś zamierza inwestować w życie na początku i opierać swoją postać poniekąd na tej statystyce przez jakiś czas, no to tutaj właśnie taki odłamek można sobie elegancko znaleźć. O, tutaj ducha skosimy, nie skosimy? Skosimy. Drugi duch. Trzeba uważać, bo te duchy są zagrożeniem głównie w przypadku, kiedy jest ich dużo. I proszę Państwa, chwilowa klątwa. Tak, tutaj tej chwilowej klątwy można bardzo dużo zdobyć, dlatego też nie dokupywałem sobie żadnych. Te dwie sztuki, które znalazłem w wazonie na początku, w zupełności wystarcza.
No a resztę to bez problemu, myślę sobie, tutaj dozdobędziemy. Nie będzie żadnego problemu z tak zwanym resupply. Dobra, tutaj na szybkości wykorzystujemy naszą lekką bezczelność. Fakt tego, że na ten moment zdajemy się być trochę OP i możemy te duchy kosić niczym ponury żniwiarz. No ale trzeba zwrócić uwagę na to, że tak jak widzieliście, tutaj było ich 5 albo 6. Jeżeli ktoś pojawi się w tym miejscu dużo wcześniej i będzie miał słabszą postać, o mniejszym współczynniku obrony niż moja, no to może bardzo boleśnie odczuć to spotkanie z duchami. Tutaj jest mechanizm windy, który się nie rusza i który się nie poruszy, dopóki, jak zapewne dobrze zgadujecie, nie odblokujemy go od dołu, czyli ze strony przeciwnej. Dobra, teraz tak, krótki moment konsternacji, jest, idziemy tutaj. Warto sobie trzymać tę chwilową klątwę w momencie, w którym nie potrzebujemy się akurat leczyć w okienku, ponieważ tak jak teraz widzicie, ona jest wyszarzona i nie możemy z niej skorzystać, bo cały czas mamy jej status aktywny. Natomiast kiedy jej status minie, to wtedy ta klątwa się znowu rozjaśni i będzie można z niej korzystać. I w ten sposób właśnie monitorujemy sobie stan, czy nasza klątwa działa, czy nie działa. Na ten moment nie będzie to sprawa życia lub śmierci dla nas, ponieważ jak zauważyliście, jesteśmy twardzi. Twardzi jak ktoś, kto mógłby zostać prezydentem. No chodź tutaj. Pamiętajcie o tym, że duchy mogą przebywać w ścianach, w sufitach, w podłogach, mogą tak naprawdę wyjść zewsząd. Więc trzeba się mieć na baczności. Co tam znaleźliśmy? Sztylet do parowania, zdaje się. Ale dobra, wiecie co? Nie będziemy sobie czytać, a zresztą, skoro to długo nie potrwa... Sztylet obronny, przepraszam bardzo. Sztylet na ogół trzymany w lewej ręce pozwala na wyprowadzanie szybkich ataków po bloku. Jest to ulubiona broń rycerzy Skarim, którzy znani są z tego, że w boju nie korzystają z tarcz. No, znamy tylko jednego rycerza Skarim, a właściwie to znaliśmy. Był to Lotrek. Jest jeszcze Oswald Skarimu, no ale ten rycerzem nie jest, jest księdzem. Prałatem, papieżem, nie wiem, kimś tam. Dobra, tu jest druga odmiana ducha. Jest to tak zwana Banshee. I ten duch ma taką właściwość, że z krzykiem swoim zwołuje wszystkie duchy z okolicy. Więc cóż, mam nadzieję, że wszystkie duchy mi się udało już pobić. I żaden na pomoc tutaj panieneczce nie przybiegnie. Ale tych Banshee będzie tutaj kilka. Więc za każdym razem, kiedy będziemy stawiać czoło takiemu duchowi, to trzeba się w miarę możliwości pozbyć wszystkich duchów z okolicy. O, widzicie? Nasza klątwa znów jest jasna. A to znaczy, że możemy sobie powtórzyć. Ten status w sumie, wiecie, że nigdy nie mierzyłem, ile on trwa. Tak około, podejrzewam, 5 minut. Może 6. No coś koło tego. Tutaj uwaga, bo duch będzie nas gankował z dachu. I on sobie przez ten dach potrafi spłynąć w dół, tak jak teraz właśnie to robi. No chodź, chodź. I ja dzięki temu, że kosa moja wali tak od góry, to mogę go skosić. Tutaj będą nas duchy atakowały od podłogi. Te drabiny... Halo, halo, czy ja mogę podnieść ten przedmiot? No niestety, duch umarł za wysoko. Widzicie, to jest trochę takie, że ten duch tak umiera. Ale to jest prawdopodobnie chwilowa klątwa. Ale może to też być broń tego ducha. I ta broń jest... Są dwie różne bronie, które można dostać z tych duchów. I to te dwie bronie, plus dodatkowo jeszcze jedna, to są jedyne bronie w grze, które potrafią ranić te duchy bez konieczności użycia żadnej innej formy klątwy. Więc gdyby się komuś przyfarciło, powiedzmy, jakimś cudem, że przyszedłby tu na początku gry i z jednego z pierwszych duchów otrzymałby ten, to jest miecz albo sztylet, w zależności od tego, jakie mamy szczęście, to może sobie coś takiego ulepszyć i potem dosyć wcześnie, bez potrzeby używania chwilowej klątwy, tu przyjść i takie duchy gnębić. Dobra, stawiamy kroki ostrożnie. Tutaj przejdziemy za moment. Tutaj możemy sobie zwrócić uwagę, że klatka schodowa jest zepsuta. Można przeskoczyć tę dziurę, ale wcale nie ma potrzeby tego robić. Gdyż, no jak widzicie, trochę to dziwnie wygląda. Chwilowa klątwa, w porządku. Nie ma potrzeby przeskakiwać tej dziury, ponieważ z drugiej strony tych schodów można się znaleźć właśnie schodząc tędy. No już, już, leżeć. Bardzo mam ładną przekozacką kosę, z którą problem jest taki, że kiedy jest wielu przeciwników, to ten status krwawienia dosyć alarmująco mi wzrasta.
Ale za to można wiele kuferków rozbić na raz. Chodź tu. A jak pamiętamy z opisu tej kosy, o, mamy kolejną Banshee, która sobie gwizdnęła i, jak dobrze się domyślacie, wszystkie te duchy, które siedziały sobie tu w ścianach, sufitach i podłogach, ruszyłyby jej wtedy na pomoc. Dlatego zanim podbiegniemy do Banshee, żeby się z nią bić, to najpierw tu się rozejrzę, czy żadne duszki... No, tu sobie coś podkradnę. Ostrze ducha z czym? A dobra, zaraz zobaczymy jeszcze raz. Ostrze ducha z zadziorami. Broń duchów z Nowego Lądu, która dzięki licznym zadziorom na ostrzu świetnie nadaje się do dźgania. Ten przeklęty oręż jest w stanie ranić duchy. No właśnie, jest jeszcze miecz. Zaraz, to jest ostrze, więc albo to jest miecz, albo jest jeszcze miecz dłuższy i jest jeszcze sztylet. Być może... No dobra, wiesz co? Co z ciebie za duch? Mieliśmy tu kulturalnie, po koleżeńsku, a ty normalnie jak świnia. Myślisz, że bać się będę? Wy myślicie, duchy, że ja tu utknąłem z wami w tym śmiesznym miejscu? Nie, 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 to wyście tu utknęli ze mną. Dobra, szybki stan monitorowany chwilowej klątwy. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie spijam te buteleczki Estusa. Spijam je bardzo na wyrost. No więc postaram się tego nie robić w najbliższym czasie. Dobra, stąd nas troszkę duchy zaatakowały wcześniej. Tam jest droga, którą za chwilę pójdziemy. Z tej wieży też duchy już na nas wypłynęły. I tutaj mamy przedmiocik, odłamek zielonego tytanitu. Być może się przyda. Chociaż nie wiem, czy jeszcze jakąś broń będziemy ulepszać tym odłamkiem. No cóż, zobaczymy. Przekonamy się. Tutaj widać tylko kawałek ducha. Może uda się go przez ścianę tak dziabnąć, nie? O, udało się. I jeszcze to wypadnie z niego przedmiot w tej ścianie. No nie, na szczęście nie wypadł. Ale tędy możemy sobie pójść. Tam były jeszcze tunele wewnątrz budynku, którymi nie poszliśmy. Ale nic się nie bójcie, ponieważ za chwilę... A właśnie, zróbmy sobie najpierw tutaj, ponieważ za chwilę wrócimy do tego budynku. Tutaj mamy taką windę, powiedzmy. Taki mechanizm, który niestety się nie porusza. A tutaj drzwi są zamknięte, zakratowane. Więc trzeba będzie zdobyć jakoś klucz do tych drzwi. I ten klucz na nasze nieszczęście nigdzie nie leży, ale na nasze szczęście ten klucz jest bardzo nietrudny do zdobycia. No chodź tutaj, duchu. No, podejdź bliżej, bo nie chcę spaść, bo cię rzucę. No to był straszny overkill. Właściwie jest na tyle to był overkill, że ta korona, którą mam, korona daski, jest mi chyba niepotrzebna. Ponieważ obrażenia robię tak duże, że... Czy ich zabiję z przewagą trzykrotnego... obrażeń trzykrotnie równających się ich liczbie życia, czy dwukrotnie, no to oni w dalszym ciągu są tak samo martwi. No ale już nie będę się zatrzymywał, szkoda czasu. O, widzicie? Tutaj jesteśmy teraz na dachu tego kościółka, w środku siedziała Banshee. Tutaj mamy jeden przedmiot, rzadki pierścień ofiary. Nie jest to coś, za co dałbym się posiekać, ale jest to coś, co warto mieć. Już mamy takich pierścieni chyba z 3 albo 4. I tędy możemy sobie do wnętrza tego kościółka wrócić. Dlatego też niespecjalnie się tu rozglądałem, gdyż właśnie wiedziałem, że za chwilę się tu znajdę. Przebadajmy sobie jeszcze te korytarze, czy jakiś duch się tu nie czai. Klątwa w międzyczasie nam się skończyła. Ale powiedzmy, że... O, tutaj mamy przedmiocik. Dusza. I jest duch! Właśnie, powiedzmy, że z tej klątwy sobie skorzystam w momencie, kiedy będę z duchem walczył. No panie, chodź pan tu. Z kim ty tam walczysz? Nie wygłupiaj się. Bo sobie pójdę. Mogę cię w ogóle... Nie mogę nawet go namierzyć. No. Dobra, fair enough. Nie wiem, co, zostawił coś, prawda? Nie, myślałem, to jednak tylko cegła. No dobrze, więc takie duchy, wydaje się, że to prawdopodobnie mógł być ostatni z nich, przynajmniej w tym kościółku. Jedna rzecz, której nie należy przeoczyć, a którą łatwo na pierwszy rzut oka przeoczyć, to jest ta drabina w kominku, ponieważ jest to drabina, którą musimy podążyć. Musimy nią podążyć, aby odblokować sobie resztę tego regionu i jakoś brnąć w niego dalej. I tutaj mamy NPC w szkarłatnej, przepraszam, karmazynowej szacie
i kopię takiej szaty znaleźliśmy sobie w Blighttown, jak wychodziliśmy po tym wielkim dźwigu takim młynowym. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Nie widzicie, jak chętny? Nie wiem, czy kiedy przyjdziemy do niego, nie posiadając naczynia władcy, to czy on równie chętnie da nam ten klucz do pieczęci? No, ale pamiętajcie, że... The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Tak, to jest bardzo istotny fragment, to o czym on teraz tam mówi. Z rycerzem Artoriasem o dziwo już się spotkaliśmy, no ale to nie wystarczy, ponieważ ten rycerz Artorias, z którym my się spotkaliśmy, spotkanie z nim było możliwe tylko dlatego, że jest on jako zawartość dodatkowa, która weszła w dodatku dużo później. Natomiast to, o czym mówi ten gość, który w sumie jeszcze nam się nie przedstawił, a być może kiedyś tam nam się przedstawi, chodzi o tę część ogrodu Darkroot, w której jeszcze nie byliśmy. Tam znajdziemy grób Artoriasa i tam znajdziemy tę wiedzę, o której on mówi. I bez tej wiedzy niestety walki z czterema królami odbyć nie możemy. Możemy sobie za to bardzo elegancko zginąć w miejscu, w którym z nimi walczymy. Zobaczmy, co on tam jeszcze ma do powiedzenia. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. No właśnie, tak jak wcześniej już zacząłem, nie wiem, czy on ten klucz tak chętnie odda, kiedy nie mamy naczynia władcy, no ale pamiętajcie, że zawsze można bardzo elegancko mu wklepać i mu ten klucz po prostu zabrać. On potrafi zdejmować klątwę, w razie gdybyśmy byli przeklęci, no tu raczej chodzi o tą klątwę, którą nakładają jaszczurki bazyliszki, niż tą tymczasową, którą mamy, no ale w dalszym ciągu można takie coś robić. New Londo was sacrificed to contain the dark wraiths. Mark my words. The dark wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. New Londo, no tak, z tymi mrocznymi upiorami jeszcze się spotkamy. On sprzedaje kolejne kopie chwilowej klątwy i sprzedaje odporność na klątwy. Magia uzdrowiciela w szkarłatnej szacie. Ingvarda, aha, czyli gość nazywa się Ingvard. Ciekawe, czy zapamiętam. Strażnika pieczęci w Nowym Londo. Poświęca człowieczeństwo, aby zdjąć klątwę. Bardzo straszliwe kłopoty pochłaniają istotę egzystencji. Oczyszczenie się to naprawdę trudne zadanie. Bardzo nieuczciwa wymiana, powiedziałbym. Nie chcę poświęcać mojego człowieczeństwa na poczet tego, aby zdjąć klątwę. Tym bardziej, że ta klątwa jest mi tutaj nawet potrzebna w tym miejscu. Bo bez niej nie mogę walczyć z duszkami. No więc ruszajmy dalej, ruszajmy do tych zamkniętych drzwi, do których właśnie otrzymaliśmy klucz. Ingvard nam powiedział, że mroczne upiory zostały zalane wraz z całym Nowym Londo w celu takim, żeby nie rozlazły się po tej ziemi. I z mrocznymi upiorami trochę sobie powalczymy. Mroczne upiory są właśnie tym źródłem grudek tytanitu, o którym mówiłem. Więc mam nadzieję co najmniej kilka takich grudek z mrocznego upiora dostać. No a jeżeli będę ich miał w dalszym ciągu za mało, no to wtedy wrócę tutaj i będę musiał gnębić te upiory dalej. Tutaj zanim otworzymy sobie kratę, mamy jeszcze taki króciutki fragment, a na końcu mamy łuk kompozytowy. Jest to łuk, który posiada trochę lepsze statystyki niż długi łuk, oczywiście w wersji bazowej swojej. Jednak posiada mniejszy zasięg, tylko 38, zasięg strzałów, łuk długi ma 50, także nie będziemy korzystać z łuku kompozytowego. Kompozytowy łuk o wielkiej sile ognia, naciągnięcie go wymaga nie lada siły. Niestety jego zasięg jest krótszy niż innych łuków, przez co trzymanie wrogów na dystans jest problematyczne. No właśnie. A jedyne sensowne zastosowanie łuku w moim mniemaniu to trzymanie wrogów na dystans. Okej, tutaj może macie lekkie déjà vu,
Co prawda w tym momencie render nie pozwala nam dostrzec wszystkich przeciwników, jacy tam stoją, no ale tego już pozwala. Tutaj jakieś błyskotki, tutaj jeszcze jak obrócimy kamerę odpowiednio, to również widać. Jest to Dolina Smoków i bezpośrednio po nowym Londo, kiedy skończymy sobie już badać ten obszar, udamy się właśnie do tej Doliny Smoków, ponieważ jest to obszar bardzo krótki i jest to obszar przejściowy, więc na szybko sobie zbadamy wszystko to, co on zawiera, wszystko to, co on zawiera na ten moment, bo tam jeszcze jedna rzecz się pojawi, ale ona się pojawi później, po walce z czterema królami. Póki co, pchamy dźwignię. No właśnie, i otworzyliśmy tę wielką bramę, która prowadzi z Nowego Londo do Doliny Smoków i osuszyliśmy cały teren, znaczy cały teren, no nie cały teren, ale znaczną część tego terenu. I dzięki temu stają dla nas otworem dwa nowe skróty. Znaczy skróty, dwie nowe drogi, dwie nowe windy. Po pierwsze ta winda, która wcześniej była nieczynna, nieczynna była z tego powodu właśnie, że była zalana. Póki co chwilowa klątwa zdaje się nie będzie nam potrzebna, ponieważ duchy były problemem na górze, na dole są problemem mroczne upiory, o których wspominał PPPP Ingvard, a widzicie, pamiętam. A mroczne upiory już nie mają kłopotu z tym, czy jesteśmy przeklęci, czy nie. Mroczne upiory zjadają człowieczeństwo w dowolnej formie, zarówno przeklętej, jak i nieprzeklętej. I są to bardzo poważni przeciwnicy. Cios w plecy, w moim mniemaniu, jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z nimi. Potem dużo, dużo nic i parowanie. No a potem dużo, 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 dużo nic i ewentualnie jakieś czary. A walka z nimi tak honorowo po rycersku, twarzą w twarz, to w ogóle nie jest zalecana. Te smoki, dobra, z nimi sobie porozmawiamy, jak już będziemy wychodzić z tego miejsca i wszystko będzie tu odblokowane. Ponieważ tak, to był pierwszy upiór mroczny. Swoją drogą jest tutaj możliwość dołączenia do przymierza mrocznych upiorów. Niestety jest to możliwość, którą zaprzepaściliśmy w momencie, w którym położyliśmy naczynie władcy na ołtarzu Firelink. Przy pomocy węża Frampta. Gdybyśmy przyszli tutaj wcześniej, razem z tym naczyniem władcy, stoczyli walkę z czterema królami, mieli możliwość stoczenia takiej walki, to spotkamy wtedy drugiego węża, tego tak zwanego Primordial, i wtedy on również powie o tym, że on takie naczynie władcy może nam pomóc tam sobie z nim poradzić. I jeżeli wszystko zrobimy tak, jak ten drugi wąż sobie wymyślił, no to wtedy będziemy możliwość dołączenia do przymierza tych mrocznych duchów i będziemy mogli najeżdżać innych graczy jako mroczny czerwony duch, tak samo jak nas najeżdżał rycerz Kirk, albo na przykład rzeźniczka Mildred, czy ludożerka. Nie wiem, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Widzicie, widzieliśmy ją tylko raz, a ja już zapomniałem. W sensie, no Mildred to pamiętam, ale jaki ona tytuł miała? Man Eater, jak to było przetłumaczone? No nieważne. Na tego ducha trzeba uważać, nie dać się niepotrzebnie, nie wciągać się w jakieś konflikty, w jakieś przepychanki z menelami, bo to po co to robić? Ponieważ za tą bramą będzie drugi przeciwnik, dużo bardziej denerwujący, a zwłaszcza denerwujący dla postaci walczących wręcz. Będzie taki blob, który to się czai, właśnie, żeby niepotrzebnie. Widzicie, tutaj lekko jest zarysowana figura mrocznego ducha. Tutaj jest kolejny mroczny duch. Niestety mroczne duchy gryzą dosyć mocno. Co prawda nie przesadnie mocno gryzą mnie, dlatego iż jestem bardzo przygotowany na to miejsce. Mam wszystkie moje rzeczy w sumie oprócz tarczy ulepszone na full. O, trzeba bardzo uważać na ten atak, ponieważ kiedy w ten sposób mroczny upiór nas chwyci, to pożre nasze człowieczeństwo. I tak naprawdę jest to przedmiot, z którego korzysta ten mroczny upiór, który pozwala mu to człowieczeństwo wysysać.
Jest to przedmiot, który ja chętnie bym chciał zdobyć z tych mrocznych upiorów. Dobra, tu jest ten przeciwnik, o którym mówiłem. Ale nie chcę się z nim pojedynkować, dopóki ten mroczny upiór mnie tutaj zaczepia. W sensie nie zaczepia, tylko dopóki on tu mieszka. No nie, 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 nie. Moje człowieczeństwo miłe mi jest. Na tego bloba trzeba uważać. Po pierwsze dlatego właśnie, że on pluje. Na szczęście udało mi się złapać klatkę nietykalności. Po drugie trzeba uważać na niego dlatego, że on potrafi tworzyć takie... takie czaszki, które pamiętamy nie z grobowca olbrzymów, tylko z katakumb, te wybuchające. On potrafi wypluwać takie czaszki do góry, no i wtedy te czaszki nas denerwują. O, tu nawet jedna została. On ją wypluł i ona trochę sobie tutaj się zagubiła. Więc można tą czaszkę ostrygerować, żeby ona sobie wybuchła. I załatwione. Tutaj z tych mrocznych upiorów cały czas mam nadzieję na grudki tytanitu i cały czas mam nadzieję na tę rękę do wysysania człowieczeństwa. Ponieważ jest to bardzo dobre źródło, wierzcie lub nie, właśnie na pozyskiwanie takiego człowieczeństwa. O, tu jest jeszcze kolega jeden. A tego człowieczeństwa będę potrzebował dosyć sporo. Ale niekoniecznie chcę zjadać je w formie przedmiotu już w tym momencie. Potem, kiedy będę miał go na pęczki i tak dalej, no to w porządku, ale na razie póki co raczej nie. Dobra, sprawdzamy, czy gdzieś w tych dzbankach coś tutaj nie leży. O, tu jest jedno człowieczeństwo, o wilku mowa. Tutaj zdaje się... No zobaczmy. Zobaczmy na szybko, dokąd to prowadzi. Tak, to jest droga, którą chciałem obrać. Zdaje się tak, którą powinienem obrać. Trzeba uważać na duchy, bo już jak wyszliśmy pięterko do góry, no to jest ryzyko spotkania takiego ducha w dalszym ciągu. Nie wydaje mi się, żebyśmy ich wszystkich pokonali. Chociaż jest szansa na to, że tak, no ale nie ma takiej gwarancji. Tędy trzeba sobie ostrożnie dookoła biec, nie wiadomo, czy gdzieś jakiś mroczny upiór się nie czai. W razie, kiedy duch wyskoczy, no to już z doświadczenia wiemy, że raczej nas nie zabije. Momentalnie w każdym razie nas nie zabije. Więc zdążymy sobie tymczasową klątwę wtedy pyknąć i takiego ducha skopać. Tak, tutaj mamy kufer, który widzieliśmy z tamtej strony, kiedy biegliśmy po gzymsie przeciwnym. I tutaj właśnie jest bardzo duży żar. Bardzo duży jest. Żar potrzebny do ulepszania broni, wielki żar najwyższej jakości obrabiany tylko przez kowali z Astory. Protip André, czyli Andrzej jest z Astory. Ulepszanie plus 10 zwykłej broni umożliwia wzmocnienie do plus 15, dzięki czemu broń dorównuje orężowi z legend. Tak jest, nasza tarcza balderska jest pierwszym kandydatem na kandydata do tytułu plus 15. Drugim kandydatem, którego kandydaturę tak naprawdę rozważam jeszcze, jest długi łuk, a rozważam jego kandydaturę dlatego, iż waham się pomiędzy długim łukiem plus 15, a długim łukiem błyskawic. I im bardziej się waham, tym bardziej mam wrażenie, że jednak długi łuk błyskawic opłaci mi się bardziej niż długi łuk plus 15. Co oczywiście nie zmienia nic, jeżeli chodzi o zasoby, jakie trzeba, bo zarówno łuk plus 15, jak i łuk błyskawic należy ulepszać grudkami tytanitu zwykłymi. Wobec tego trzeba będzie tych grudek pozyskać jak najwięcej z tych oto właśnie kolegów. A póki co... niezbyt hojnie nas obdarowują. Jest szansa, dosyć niewielka co prawda, ale jest szansa na to, że nie tyle grudka wypadnie z tego gościa, co nawet sztaba tytanitu. Więc jeżeli ktoś jest wyjątkowo uparty, to podejrzewam, że przy dosyć długim farmieniu tych gości nawet taką sztabę tytanitu można otrzymać. Dobra, jeszcze jeden rycerz gdzieś tu powinien być, z tego co mi się wydaje. Co najmniej jeden, prawdopodobnie dwa i co najmniej jeden blob. Stąd zabieramy przedmiot, pęknięta sfera czerwonego oka, to już oglądaliśmy, znaleźliśmy na samym początku naszej wędrówki w kaplicy Firelink kilka takich sfer. Ciekawostką jest, że można taką sferę oddać Snagliemu i w zamian otrzymać, zdaje się, migoczący tytanit albo coś. Tutaj jest rzecz, którą łatwo pominąć, a mianowicie jest ukryta ściana, za nią jest
diabeł z piekła. Nie polecam walczyć z nimi na mostkach w takich właśnie jak ten. Polecam po prostu mu sprzedać jakąś strzałę w oko albo celną obelgę. On wtedy do was przyjdzie i można się z nim pojedynkować tutaj na równym terenie. A ten diabeł pilnuje kuferka, w którym to kuferku jest kolejna grudka tytanitu, z tego co mi się wydaje. Tak, i takich grudek będziemy potrzebować wiele, więc spoko. Jak już wspominałem wcześniej, następnym etapem naszej podróży po Nowym Londo będzie Wielka Pustka, a tam będzie mnóstwo jaszczurek tytanitowych, z których jest spora szansa na dostanie właśnie tych grudek tytanitu, zarówno grudek, jak i sztab. No ale nie wydaje mi się, żebym był w stanie wszystkie te jaszczurki upolować. Nie wydaje mi się, żebyście wy byli w stanie te wszystkie jaszczurki upolować. Znaczy, no dobra, nie że wątpię w was czy coś takiego, ale tych jaszczurek naprawdę jest tam z 10. W jednym miejscu jest jeden tunel o długości, ja wiem, może z 10 czy tam 15 kroków, w którym tych jaszczurek jest 6. I trzeba tam, wiecie, no włączać grę, wyłączać, włączać, wyłączać, tak długo, aż one się odrespią, zabijać je po kolei. Więc myślę, że no kilka ich zabijemy, ale na pewno nie zabijemy ich wszystkich. Na pewno ja nie będę kombinował, biegał, łaził, tym bardziej, że całe to miejsce nie jest sprzyjające pod to, żeby cokolwiek w nim farmić, ponieważ jest to drzewo z gałęziami, po tych gałęziach się skacze jak małpa jakaś. No chodź pan, chodź pan. Co to za spacerowanie? Już się zmęczyłeś? 3 razy mieczem machnął i się zmęczył. Trzeba uważać na to plucie, bo to plucie, mam wrażenie, również posiada potencjał taki, żeby zepsuć nam cały nasz ekwipunek. A nie, to jest jednak inna kulka. To jest taka kulka, która zadaje obrażenia i która nas spowalnia, że nie możemy się ruszyć zbyt szybko. Ale jak widzicie, to jest status taki, nie wiem, czy jest jakiś czar, który podobny status nakłada, no ale też trzeba uważać na to. Halo, kulko. Nie denerwuj się na mnie. Ja sobie tylko czmychnę tędy, co? Dziękuję. W porządku. Tutaj jest jeszcze jeden kuferek. No, tu chodzimy po tych czaszkach i takie mam wrażenie, że mnie upiór goni. Dobra, tutaj mamy jeszcze jedną grudkę tytanitu. Bardzo fajnie, potrzebujemy tych grudek 9? Jak jest stan naszej tarczy balderskiej? No plus 10, czyli potrzebujemy 9 grudek tytanitu. To się da załatwić, ale będzie to trzeba jednak zrobić. Dobra, tutaj jest droga do bossa. Tej drogi nie obieramy na razie, ponieważ nie posiadamy wiedzy rycerza Artoriasa. Nic nam nie przyjdzie z wejścia tam. Tutaj mamy jeszcze jednego upiora, który może nam coś da. No weź coś, grudkę chociaż, już nie mówię nawet o tym ręku. Coś dał. Cóż to może być? Grudka tytanitu. No dobra, grudka, fajnie. Grudki też są potrzebne. Tutaj w razie czego jest znak Wiedźmy Beatrice, która to zgniotła dla nas motyla księżycowego. Można skorzystać z jej pomocy podczas walki z 4 królami. Nie jest to najbardziej pomocny NPC w tej walce, ale damy mu szansę, dlaczego nie, zawołamy ją, niech się trochę wykaże, niech się pogimnastykuje. No ale niestety, to nie teraz, teraz jeszcze z 4 królami nie walczymy. Teraz mamy jeszcze inne rzeczy do zrobienia, aha, dobra. Tutaj była ścieżka, którą mieliśmy wyjść stąd. Tu zabraliśmy przedmiot, który wisiał sobie na studni. Tutaj mamy jeszcze jednego mrocznego prosiaka. Dobrze, możemy go tutaj z drogi odsunąć. Niestety nie pozostawił nam nic słodkiego, więc będzie psikus. Trick or treat, to on ewidentnie wybrał trick. No to mam nadzieję, że mój psikus z kosą w plecy dosłownie i w przenośni bardzo mu się spodobał. No i tym sposobem całe ruiny Nowego Londo mamy już odkryte. Następnym razem, kiedy będziemy biec do bossa, będziemy biec z kaplicy Firelink i będziemy korzystać z pewnego skrótu, który jest dla nas możliwy dopiero w momencie, w którym osuszyliśmy część tego miejsca. Ja oczywiście pokażę, jak ten skrót wygląda.
jak się najskuteczniej nim poruszać. No a w następnym odcinku pozabijamy sobie te smoki, zabierzemy wszystko to, co one pilnują, obadamy sobie resztę Doliny Smoków i przejdziemy już do Wielkiej Pustki. Na razie ja dziękuję, to wszystko, co mam na ten odcinek do powiedzenia i do pokazania. Zapraszam już wkrótce na kolejne odsłony z cyklu Dark Souls Remastered. Cześć i do zobaczenia!